Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku Życie jest wow i dzisiaj mam fantastycznego gościa ze mną i zaraz się o tym przekonacie. Rafał Pikul, witam Cię. Witam. Cześć. Cześć Kasia i cześć nasi widzowie, słuchacze. Miło mi tutaj bardzo być. Bardzo się z tego powodu cieszę. I bardzo się cieszę, że akurat z Tobą będę rozmawiała na temat, który sam wybrałeś, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o uważności. Zanim przejdziemy do tematu, chciałabym właśnie Wam powiedzieć, kochani, bo trochę mam tremę, bo Rafał jest profesjonalistą w tym, co ja dopiero próbuję robić, w tym, co w tym moim raczkowaniu podcastowym, bo Rafał zajmuje się tym profesjonalnie, więc tak, tu muszę Wam się przyznać bez bicia, że mam tremę, ale też cieszę się, bo gdy pomyślałam o słowie uważność, to Rafał jest osobą, która tą uważność daje w 100%. Pamiętam, mieliśmy taką sytuację, znaczy sytuację. Rafał, przyjechałeś do nas ze swoją żoną i z Krzysiem. I bardzo urzekło mnie w tobie to, że ty dajesz 300% uważności tego, co robisz. Sposób, w jaki mówisz do swojego syna, w sposób, w jaki mówisz do ludzi, język, jaki używasz, mowę ciała. Więc jestem bardzo, bardzo podekscytowana, że cię będę mogła trochę przemaglować z tego tematu. Jakbyś mógł powiedzieć o sobie w trzech słowach? Jak ty się przeważnie przedstawiasz? Mam nadzieję, że przez trzy słowa to trochę metafora. Ja mogę mieć tendencję do mówienia dużo. Zresztą teraz chyba najczęściej się przedstawię jako tata i mąż, bo tak bardzo jak bycie mężem jest przecudowne i uwielbiam moją żonę, tak posiadanie dzieci i rodziny jest kolejnym levelem i ty o tym wiesz, bo też masz rodzinę, dzieci, więc jestem tatą, jestem mężem, zajmuję się marketingiem, content marketingiem. Uwielbiam też sport od około roku, dwóch. Jestem amatorem, triatlonistą, uwielbiam pływać, biegać. To tak w tych 33 słowach. Mogę długo więcej. Triatlon, tak? Bo ty niedawno ukończyłeś triatlon, prawda? Tak, w momencie, kiedy nagrywamy, to jesteśmy chwilę po połowie lipca, bo w okolicach 20 bodajże. 2 tygodnie temu, tak. Kończyłem swój najdłuższy triatlon w moim życiu, tak zwany pół Ironmana. Bardzo ciekawe doświadczenie i też można to powiązać z uważnością. To też dłuższy temat i też ma wiele, wiele do uważności. No ale pozwolę tobie zacząć, bo nie wiem, czy mam jakieś pytania, jakiś kierunek tego rozmowy, Kasiu. Ale zanim przyszło, to chciałem ci powiedzieć, że nie powinno się czuć się w ogóle stresowane, jeśli chodzi o nagrywanie i podcast, który jest niesamowitą robotą. Jak powiedziałem wcześniej, bardzo miło tutaj jest być, ponieważ słuchajcie, moi mili, Kasia, ja i moja żona wiele, 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 myślę, że blisko 10, a 5, 6, 7. Gdzieś tam się wydawaliśmy na innych eventach, na spotkaniu, kilka na jakimś posiłku, na kawie. I Kasia robi niesamowite rzeczy, ma ogromne serce, pomaga ludziom, zawsze uśmiecha. Mimo też tego, że wiem, że życie nie jest idealne i są ups and downs, ale jest osobą, która nie zmienia się w takim sensie, że zawsze jest dobra do ludzi i bardzo tego gratuluję. I jeśli cokolwiek ciebie, widzu, słuchaczu, Kasia kiedyś poprosi, albo będzie okazję pracować, to od razu powiedz tak, bo this girl is going places. Oh my God. Ale słuchaj, to po prostu, no, nie tego się nie spodziewałam. Dziękuję Ci ogromnie za to. Dziękuję, dziękuję. Chyba tego dzisiaj potrzebowałam usłyszeć, wiesz, bo byłam w takim momencie, gdzie czy to, co robię, ma sens? I właśnie i wtedy przychodzi potwierdzenie tego. Dziękuję Ci prześlicznie. Rafał, uważność. Czym jest uważność? Bo żyjemy w takich czasach, gdzie mówimy o
personal development, właśnie mówimy o rozwijaniu się, ale bardzo często jesteśmy przebodźcowani tym, co się wokół nas dzieje. I ta uważność jest tak traktowana po macoszemu. Dlaczego ona jest potrzebna i czym ona tak naprawdę jest według Ciebie? Zaczynamy głęboko, pięknie. Przepraszam, nie przepraszam. Nie, dobrze, nie przepraszam, nie ma co. Doskonale wiem, o czym mówisz, ponieważ wspomniałaś o tym przebodźcowaniu, które bardzo mocno pokazane jest w dzisiejszym internecie, ponieważ wszyscy spędzamy o wiele więcej czasu w świecie wirtualnym, w telefonach, komputerach i tak dalej. Ale to też po części jest to, czym się zajmuję zawodowo, ponieważ zawodowo prowadzę swoją działalność, agencję marketingową i tworzę tak naprawdę content, który pomaga ludziom, klientom, firmom zdobyć czyjąś uwagę, aby przekazać wartość, którą ta firma czy osoba ma dla swojego odbiorcy. No i to działa w dwie strony, ponieważ z jednej strony szukam sposobu, jak to zrobić, żeby przytrzymać widza dłużej na pewnym wideo, albo grafice, albo reklamie, a z drugiej strony jako odbiorca, też rodzic dziecka, które coraz bardziej kochają się komputer czy telefon i tak dalej, czyli ma 5 lat teraz, szukam sposobu, jak to limitować. I to jest takie bardzo ciekawe, bo jest nagle z dwóch stron. Wydaje mi się, że w żaden sposób nie uciekniemy od rozwoju technologicznego i tego, gdzie tą uważność dajemy, bo to jest tak jak kiedyś dawno temu do poruszania się po drogach było używane tylko koni i zaprzęgi. W tym momencie pojawił się pierwszy samochód. Pierwszy się pojawił, no to jakieś tam może zadziała, może nie, albo tylko miliard. Pojawiły się kolejne 10, 20 minut, stało się coraz bardziej dostępne. Nie tylko dla, to nie były tylko limuzyny, ale były samochody do przewozu rzeczy, a nie już konie. I tak chodzi o to, iż później to samo zrobiło się z prądem, z komputerem, z internetem. Więc my od tego nie uciekniemy, to się będzie działo. Myślę, że warto wykorzystać. Przy pływaniu często mówione jest, żeby pływać z wodą, z prądem i wykorzystać to, co się dzieje, nie pod. Bo możemy bardziej, oczywiście można w teorii wyjechać, rozbić namiot albo dom, zbudować w lesie, nie mieć prądu i żyć o świeczce i czytać książki i spędzać tam czas. Nic to możliwe. Pytanie, czy to w praktyce naprawdę jest możliwe. Może jest to możliwe dla jednego i innej osoby na milion. W rzeczywistości prawie niemożliwe. Więc będzie trzeba to wykorzystać. I ta uważność jest nam potrzebna, wydaje mi się, do wszystkiego. I tutaj mówimy o kilku. Ja widzę kilka wyjaśnień, czy kilka takiej explanation tego, co to znaczy to słowo uważność. Bo z jednej strony to, o czym mówisz, jeśli chodzi o komunikację z drugą osobą. Ja jestem świadomy tego, że lubię i myślę, że umiem rozmawiać z drugą osobą i tak było bardzo dawno, kiedy pamiętam, jak byłem nastolatkiem, dzieckiem, myślałem o studiować psychologię, a później miałem wszystko w ogóle język angielski, czyli filologię. Zawsze psychologia i komunikacja mnie mocno ciekawiła. I to, jak działa ludzki umysł, jeśli chodzi o komunikację, i to werbalną, i niewerbalną. Tego też lata temu się zainteresowałem rozwojem osobistym, który mówi mocno o neurolingwistycznym komunikacji. Jest taka komunikacja z drugą osobą. I ja to też bardzo mocno zobaczyłem u tylko osób na świecie, bo bardzo niełatwo jest spotkać kogoś, kto daje nam tą uwagę. Często niestety jest rozmowa dzisiaj, na przykład z telefonem. Zobacz, jak my teraz sobie rozmawiamy, pomyśl sobie, jeśli ja będę dalej rozmawiał i coś takiego. No nie wiem, do ciebie mówię, co się dzieje w naszej głowie w ogóle. To jest w ogóle nagle stałem się inną osobą. Gdzie szacunek do ciebie, do odbiorcy? Więc to są dwie inne sprawy. O tym chyba też nie jestem pewien, czy Jacek Walkiewicz, czy ktoś inny jeszcze. Chyba była taka scena, że rozmawiasz dalej, później wziął telefon do ręki, a wyjął go z kieszeni. Może to był ktoś inny, przepraszam, ale ktoś bardzo ciekawy coś takiego robił. I to pokazuje, jak mocno to zmienia energię między dwoma osobami. Więc naprawdę tutaj mówimy o takiej uważności, jeśli chodzi o drugą osobę. Patrzenie w oczy, taki tunnel vision, wydaje mi się, jest ważny. To jest troszkę inaczej, ponieważ jesteśmy online, w Zoomie. Ja też przez praktyki troszkę się nauczyłem, że mówiąc do widza, patrzę się teraz w kamerę mojego komputera.
doświadczenia. Gdybym chciał popatrzeć się na ciebie, Kasiu, są takie podstawowe wideo, które znasz, natomiast mój dźwięk oczywiście ucieka troszkę. Dla tych, którzy słuchają audio, to zapraszamy do wersji wideo. Trzeba podlinkuję. Nie myślę, uważność. Patrz, nie jest ważne. Ja coś takiego zobaczyłem wiele lat temu u Garego Vaynerchuka, z którym też się wiąże, jeśli chodzi o pracę, otworzenie kontentu i tak dalej. On był jedną z niewielu osób na świecie, gdzie w momencie, kiedy ktoś do niego podchodził, a dla tych, którzy nie znają, Gary V jest marketerem, speakerem, bardzo ciekawą osobą, dosyć znany w świecie biznesu i marketingu. Miałem z okazji z nim spędzić trochę czasu, pracując razem, tworzyć dla niego content, jedząc w Europie. Ale na początku, już zanim go tak poznałem, to widziałem na wideo, gdzie jak ktoś z nim rozmawia, on wytwarza taką wizję, taką tunelową, gdzie między nim a osobą po drugiej stronie, tak jakby to jak konie biegają, mają takie klapki, nikt nie widzą. I często skojarzone mówi się, żeby nie mieć takich klapek na oczy, bo widzieć coś innego. Podczas takiej rozmowy to jest super ważne. I założyłem, że on coś takiego, i później jak go poznają osobiście, sądziliśmy, że nie razem, to jest prawda. Po prostu mimo tego, że jest bardzo znany, bardzo zabiegany i ma milion rzeczy, to z kimś rozmawia. I nieważne, czy to jest przez 7 sekund, czy przez 17 minut, to te minuty, te sekundy don't matter, one są wartościowe. To jest to też różne, ale powiedz mi, co ty myślisz o takim typu rozmowy, tego typu uważności? Jest też inna uważność, jest po prostu skupienie się na naszych celach, jest też uważność w komunikacji ze sobą, wydaje mi się bardzo ważne. To jest jakby kolejny etap. Chciałem dodać, była troszkę rozmowa, bo jesteś w tej momencie. Wiem, że ty bardzo szanujesz odbiorców i słuchasz. Wiesz, to, co się wydarzyło, Kasia, dzisiaj, bo my się umówiliśmy na konkretną godzinę, że ja z różnych powodów logistycznych powiedziałem cię, hej, przesuńmy troszkę rozmowę, a będziemy teraz. To się wydarzyły, które sprawiły, że nie byłem gotowy wcześniej i tak dalej. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo to, jak mówimy do siebie, jest bardzo ważne. Ileś tam lat temu, może tak większość z was widzowie, coś takiego by odebrała w sposób, będąc tą osobą, co przełożyła to spotkanie, trochę taki negatywny, bo ja na pewno kiedyś tam sobie pomyślał, o kurczę, więc nie byłem na czas, spóźniłem się, co ktoś o mnie pomyśli, albo tak nie fan, i takie negatywne uczucia. Ale z drugiej strony najważniejsze jest to, jak my do siebie mówimy, jak bardzo jesteśmy, czy powinniśmy być uważni, jeśli chodzi o to, co się dzieje w naszych głowach. Bo ta komunikacja z drugą osobą jest bardzo ważna. To, czego zaczęłaś, ale uważność słuchania i dbania lub nie tego, co mówi nam głowa, nie do końca nam zawsze pomaga, jest bardzo, bardzo ważna. I ja po tym spotkaniu po prostu znałem, że wiesz, wiedziałem, że ty, Kasia, masz trochę więcej czasu, więc możemy trochę to przesunąć. Ja też chciałem dać uważność nam i mimo, że mógłbym być idealnie na czas, to wiedziałbym, że byłbym trochę rozproszony. Więc komunikacja z drugą osobą, komunikacja ze sobą, tego, czego słuchamy, co nam mówi głowa i serce, aczkolwiek łatwiej pewnie zrozumieć głowę, bo są tam jednak myśli i słowa, a uważność serca to już mam tyle ten pomysł, też jest, napisałaś wiele treści na ten temat i jesteś ekspertką, tym wiele informacji. Co o tym myślisz? Jakieś pytania, komentarze, bo ja tam wam kilka definicji uważności. Wiesz co, właśnie bardzo mi się podoba to, że rozważasz uważność na wielu płaszczyznach, bo z jednej strony, tak jak mówisz, jak mamy social media, bardzo często chowamy się za... I jak właśnie wziąłeś telefon do ręki, ja zauważyłam, że ludzie mają, i w tym ja też, bo zaczęłam się łapać na tym, że jak ktoś bierze telefon do ręki, to ja też go biorę. To jest tak, jak ja bym się za nim chowała. I nie wiem, czy zauważyłeś, że te telefony, ja taki film widziałam z 5 lat temu, że ludzie chodzą jak zombie, ale bardzo często uciekają przed sobą. Bo no, nie wiem, ja tak zauważyłam, iż kiedy ja tracę uważność, bardzo często zdarza się tak, że siedzę w telefonie, że szukam dystrakcji, a właśnie uważność jest takim momentem, jak masz klepsydrę. Możesz być u góry i w takiej euforii, możesz być gdzieś właśnie zdołowany, zestresowany, a możesz być w środku klepsydry.
I wydaje mi się, że uważność jest tym środkiem klepsydry, że to ty decydujesz, nawet jak przecież jakby napisałeś, Kasia, słuchaj, ja tu mam jeszcze delivery, przecież mogą być, a cholera jasna. A to jest kwestia tego, jak my, po co my to robimy, bo my na przykład spotykamy się po to, żeby stworzyć, jak mamy 1 plus 1, jak daje nam 3, my naszymi ideami dajemy coś zupełnie nowego. Mimo że, tak jak powiedziałeś, Kasia, ty jesteś ekspertką, ja się za jakąś ekspertkę specjalnie nie uważam i to jest trochę zaskakujące, co powiedziałeś, ale mimo wszystko to jest bardzo miłe. Właśnie dla mnie wyciągnięcie z ciebie informacji jest ogromną wartością, bo ja ciebie widzę w akcji, jak ty właśnie tak jak powiedziałeś o Gary V, że ja to też zauważyłam, że jeśli on, bo przeważnie jest tak, że Gary ma sztab ludzi ze sobą, osobę z jedną kamerą, z drugą jakiś mikrofon, ktoś tam cały czas jest, a on jest cały czas skupiony. I właśnie jak osiągnąć taki stan? Czy uważność można wypracować? Czy uważność, z czego, według ciebie, z czego ona się bierze? Bo ty wspomniałeś o tym, że to też się wiąże z tym, że my wiemy, czego my chcemy w życiu, dlatego my sobie to rozkładamy na plan i idziemy po to. Czy to się, z czego to się według ciebie, jak to, z czego się bierze uważność i jak ją można wypracować? Super pytanie, bardzo ciekawe. No kilka rzeczy. Coś takiego dosyć namacalnego, to wchodzą mi do głowy, nazwijmy to, techniki albo sposoby, które są często bardzo efektywne, aczkolwiek może mają pewien limit i łatwo tego nie robić. No i czy na przykład mówię, rzeczy, o których często może sobie słyszałem, a może nie. Na przykład uważność powinna zaczynać się od pierwszej sekundy naszego obudzenia się, a tak naprawdę już w nocy czy dzień wcześniej. No i powinna trwać jak najdłużej. To nie znaczy, że cały czas mamy być super skupieni, ale wiemy, że często tak jak się ten dzień zacznie, on to często na nas wpływa dobrze lub mniej dobrze. I nawet zanim się położymy spać, warto zadbać o to, żeby ten sen był dobry. Jeśli będziemy wyspani, dobrą jakością snu i długością, to wpłynie na to, jak ciało się czuje, jak głowa odpoczęła lub nie, to bardzo pomoże być uważnym w wszystkich aspektach tego, cokolwiek może to znaczyć. Żeby to osiągnąć, warto iść w miarę wyspani, mieć wyspaną godzinę, idealnie 10:11, nie 12:01. Warto nie patrzeć w telefon przed snem, żeby oczy odpoczęły, żeby głowa wiedziała, że to jest wieczór, a nie niebieskie światło dociera do naszego oka. To nie jest godzinę, dwie, trzy przed snem. Więc jest kilka takich rzeczy, które można zrobić wieczorem, aby poczuć się lepiej. Znowu rano, żeby dać sobie trochę czasu, żeby myśli połączyć. W pierwszej sekundzie dać telefon. Ostatnio niestety wycofamy ten telefon, staje się on jestem bliżej telefonu niż kluczy, niż wody. Wielu z nas mówi, że to będzie wszędzie ze sobą. Jest to mimo wszystko prawdopodobnie taki największy zjawisko uważności. Człowiek z drugiej strony, to tak jakby jest to taka ucieczka od uważności, no bo po co ten telefon bierzemy? Po to, żeby rzadko, żeby wziąć go i zadzwonić gdzieś, wysłać maila. Tylko bierzemy do ręki i otwieramy na aplikację, szukamy dopaminy. To dlaczego to robimy? Bo czegoś pewnie brakuje. Brakuje pewnie takiego czegoś ciekawego w życiu realnym, nie w internetowym. To wracamy do bliskich naszych, do partnerów, do małżonków, do dzieci, do przyjaciół. Więc jak to wypracować? Wydaje mi się, że bycie na zewnątrz jest niesamowite i robienie czegoś, co nie pozwala nam rzucać tą naszą uwagę gdzie indziej. Na przykład ja znalazłem coś takiego pływanie. To mi pomaga. Bardzo ciężko pływając, nie ma telefonu,
Rosnik rozmawiając, jeszcze oglądając, wtedy tego słowa. Podobnie jest z innymi sportami. W moim wypadku, jeśli chodzi o triathlon, bieganie, już jest mniej super skupiony, bo teoretycznie można było słuchać, nie powinno się rozmawiać. Ale pływanie jest bardzo ciekawe, bo czy to w basenie, czy na zewnątrz, jest się tylko wtedy w wodzie i to jest niesamowite takie wyłączenie się od czegoś. Więc jakby są takie dwa co najmniej poziomy tego, jak pracować. Są takie techniki, które można robić, typu zapasuję, telefon odkładam gdzieś obok, dalej, żeby nie było zasięgu ręki, albo rano jeśli w innym pokoju, żeby się nie budzić z telefonem przy oku, przy głowie. Kilka innych, ale wydaje mi się, że to w pewnym sensie jest troszkę głębsze. Tak samo jak ktoś powie, ok, jest 1 stycznia, ustawiłem roboczne i chcę zrzucić uwagę, idźmy na siłownię. Samo zapisanie się na siłownię jest dobrym krokiem, ale bardzo często większość tych osób z nas, bo też nie robią przyszłości, nie chodzi, więc ten zakład jest taki bardzo słomiany. I wydaje coś tam jest głębiej. To, czy ja użyję telefonu, czy nie, myślę, że to idzie głębiej, czyli idzie wchodzimy tutaj w rzeczy typu ocena siebie, wartość siebie, takie wiesz, po angielsku mówiąc self-worth, szukanie uwagi, potencjalnie też postowanie, to osobnym tematem jest, bo dlaczego na social media pokazują te pierwsze tygodnie, które są super i cudowne. To nie jest... To jest życia. To jest inne. Ale kilka takich rzeczy i wydaje mi się, że też warto oczywiście w tym pracować nad uważnością na co dzień, być tu i teraz, typu medytacja, yoga są bardzo piękne i pomocne, ale też warto umieć ją włączyć i całą myśli. Myślę, że pierwszy taki przypadek, kiedy włączyłem uważność na zawołanie, fokus, było jak zdawałem na prawo jazdy lata temu. 19 albo 20, mieszkałem jeszcze w Polsce. Pamiętam, że chciałem bardzo dać za pierwszym razem to prawo jazdy. Wcześniej tylko miałem kilkanaście lekcji, nie jeździłem wcześniej samochodem. I pamiętam, że jak wsiadłem do tego samochodu, to świadomie byłem bardzo, bardzo skupiony na wszystkim, co robię. Pamiętam, że jak jechałem ulicą i mówił mi ten egzaminator, jedziemy prosto i skręcamy na końcu drogi na pole. Nie powiedział w prawo albo w lewo, tylko były znaki, więc trzeba było skupić się. Ja już w tym jechałem i patrzyłem na ten znak, że okay, pole jest w lewo. Ja jestem na prawym pasie, więc żeby to zrobić, to bezpiecznie zjechać na lewo. Zjechać na lewo, włączyć kierunek, włączyć się w lusterko, pewnie się do nic nie jedzie, drugi raz, delikatnie zjechać. Każdy krok po drodze analizowałem w głowie, w tym etapie to nie było dla mnie naturalne. Nie tak jak teraz, można pić, jeść, no się nie powinno jechać samochodem, nie powinno jechać. A wtedy to nie było naturalne, więc pamiętam, że po tym egzaminie, który słyszałem, super, fajnie, zero problemów, ja byłem bardzo mentalnie wyczerpany. To ogromne miał ogromne skupienie. Takie samo to jest przy spotkaniach z klientami. W momencie, kiedy komuś chce powiedzieć mega potencjalnie rozmawiać z nimi, dając dużo energii i skupienia i wartości, to trochę wycięcie. Tylko to jest taki ekstremalny człowiek, to jest takie włączenie ekstra po prostu biegu, tak jakby się wypiło kilka kart albo napojów innych, nie piję, ale przysłowało, jakby się to stało skrzydłem. Więc kilka rzeczy, więc coś takiego, Kasiu, i to jest połączenie. Połączenie takich praktyk z czymś, co jest głębiej. No i to może mieć mocno głęboko, typu, wiesz, co chcemy osiągnąć dzisiaj, w tym tygodniu, w tym miesiącu, roku, w życiu. Bo jeśli wiemy, co chcemy robić, to idziemy w tym kierunku i teraz będziemy uważni, żeby to osiągnąć. To jest coś dla nas ważne. Sport jest niesamowitym przykładem. On jest często takim przykładem, który pokazuje, jak ćwiczyć, jak motywować, można później przełożyć na pracę, na biznes, na pomoc. Jeśli mam zajęty dzień, rodzinę, pracę klientów, chcę mi wszystko popływać, to może to zrobię zanim rodzina wstanie, czyli pojawiam 6.30 albo 7.00, 8.00, 8.15 i pojawię się w domu jeszcze zanim wiesz, synek się obudzi. Ale gdyby to zrobić, no to trzeba po pierwsze wyjść na czas z domu. Trzeba się pójść wcześniej spać, żeby spać 7, 8, 9 godzin, a nie 5, a po 6. Trzeba być uważnym wiedzą wcześniej, żeby to zaplanować. Dużo, dużo fajnie zaczęło. Ty, Kasia, jak potencjalnie trenujesz uważność? Co takiego u ciebie? Mam kalendarz.
Pracuję z kalendarzem i pracuję z kolorami, czyli na przykład oznaczam sobie, jak mam tydzień, gdzie mam kalendarz, czyli na przykład, no bo mam kalendarzy mam kilka, ale sobie robię sekcję kolorami i mam automatycznie zsynchronizowane kolory w kalendarzu, ale też zadaję sobie pytanie, dlaczego, szczególnie gdy czegoś mi się nie chce, zastanawiam się, dlaczego dla mnie jest takie to ważne. Bo na przykład zaczęłam niedawno chodzić na siłownię i wstaję codziennie o 5:30, dlatego żeby wstać na czas, żeby dzieciaki miały śniadanie na przykład. Wiesz, to jak powiedziałeś o tym, jak się na przykład jak się budzimy albo zanim idziemy spać, to jest taki moment dla nas, tylko dla nas. I tak jak mówisz, możemy sobie scrollować i podsumowywać sobie dzień w ten sposób. Ale właśnie to mi się przypomniało. Nie wiem, czy pamiętasz, Rafał, mieliśmy taką sytuację, gdy byliśmy na Five Flavors of Health. Siedzieliśmy razem z twoją żoną, jeszcze z kilkoma osobami i rozmawialiśmy o wibracjach. I nie wiem, czy być może nie pamiętasz tej rozmowy, ale ty wtedy zapytałeś, jaka jest najsilniejsza wibracja? Wdzięczność. Wdzięczność jest najwyższą wibracją, którą mamy w sobie. Właśnie gdy zatrzymamy się wieczorem albo rano przy kawie albo przy czymkolwiek pijemy rano i zadamy sobie pytanie, dlaczego to był dobry dzień? Co mi dobrego poszło? Albo na co mogę zwrócić uwagę, żeby zareagować inaczej? Albo żeby mieć inny outcome? Albo żeby czuć się lepiej, bo tak jak powiedziałeś, te nasze małe wybory, jak na przykład w weekend wychodzę i wiem, że wrócę późno, to wiem, że mam niewystarczającą ilość snu, więc ten sen muszę sobie gdzieś nadrobić w ciągu tygodnia albo w ciągu dnia. Więc to są takie małe kroki, które pozwalają, tak, żebyśmy wiedzieli, na przykład, jak mamy drogę. To zależy, na jakiej drodze my jesteśmy, czy my karczujemy las, czy jedziemy po autostradzie, czy idziemy nie wiem, po jakimś polu, czy po zwyczajnej drodze i chyba wyznaczenie kierunku, gdzie my idziemy, w jakim kierunku, czy my chcemy iść, czy chcemy jechać rowerem, czy chcemy jechać samochodem, a może chcemy płynąć, bo gdy już wiemy, w jakim kierunku zmierzamy, czy to jest na przykład pociąg, to wtedy wiemy, na przykład nawet nie musimy, załóżmy, wiedzieć, jak się gdzieś, no chociaż w sumie musimy trochę, bo na przykład jeśli wiemy, na jakiej drodze jesteśmy, gdzie chcemy dotrzeć, wtedy możemy zobaczyć, jakie kroki potrzebujemy, żeby dojść tam, gdzie mamy dojść, bo na przykład jeśli ty się przygotowywałeś do triatlonu, to ja cię zaraz jeszcze o to zapytam, ale nawet wiesz, jeśli chodzi o robienie podcastu, ja nigdy podcastu nie robiłam i musiałam się nauczyć robić grafiki. Musiałam się nauczyć rozmawiać z ludźmi, słuchać ludzi i chciałam te właśnie samo pytanie, dlaczego ja chcę to robić? Po co mi to? Przecież i tak nie masz czasu. Rozmawianie, nagrywanie, edytowanie, publikowanie, to jest tyle rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę i tak samo przy każdej rzeczy, którą w życiu robimy. Ale masz rację, Kasiu, przepraszam, problem, ale mówisz o rzeczach technicznych i przypomniało mi się, że jak zadałaś mi wcześniej, co robię i kim jestem, to tak jak wiesz, zawodowo zajmuję się też mocno wideo, czy szerzej pojętym marketingiem, ale przez swoje bardzo dużo edytowałem wideo, dalej to robię. I edycja wideo, jak wiesz samo z tego doświadczenia, wymaga bardzo wiele uwagi. I to też wydaje mi się, nauczyło mi umiejętności w innych sferach życia, ponieważ jeszcze idąc krok wcześniej, zanim coś zedytujemy, trzeba to nagrać. My teraz nagrywamy nasze komputery, witamy i tak dalej. To też jest ważne. Człowiek nagrywając kamerami zewnętrznymi, czy to znowu telefonem, czymś, co ma kamerę, takimi dużymi kamerami, których używam, trzeba to oczywiście odpowiednio
ustawić. Trzeba ustawić statywy, światła, poziomy, sprawdzić materiał, masę ustawień w kamerze. To robienie tego, a jest tam kilkadziesiąt zmiennych, wtedy wydaje mi się nauczyło niepokojności. Mówię to dlatego, że jeśli ktoś ma tego pracę albo hobby, gdzie wymagana jest uważność, to można wtedy łatwo przełożyć na inne aspekty życia. I czy to nagranie, a później edycja, która czasami jak się edytuje wideo samo, jak wiesz, można przesuwać wideo klatka po klatce, to nie jest taka szybkość jak tutaj, możemy naprawdę wydrążyć do ostatniej sekundy, milisekundy i coś tam uciągać, przesunąć. I tutaj tak jest tutaj, w życiu też. Tylko znowu nie można... No ja, bo ja też wiem, że mam tendencję do bycia perfekcjonistą. Zupełnie inny temat, który może poruszyłaś, a może kiedyś poruszysz. Mówię, że już trochę po prostu wyszło. Chciałem kilka takich kwestii. I to też uważa się może z byciem perfekcyjnym, bo jeśli ja na przykład tworzę wideo i wideo trwa finalne 5 minut, ale są masę cięć, bo jest to social media, wywiady, to i tamto, to może być nawet kilkaset, a na pewno kilkadziesiąt cięć i różne kolory, różne grafiki, różne teksty i trzeba to obejrzeć wiele, wiele razy. Takie wideo krótkie zajmuje kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt godzin z edytowania, jeśli to ma być takie właśnie engaging. I też nie można popaść w paranoję, ponieważ done is better than perfect i perfekcjonizm często jest wymówką do nierobienia, więc mimo to się podejrzewam, że w swojej głowie na głos czasami może powiesz, o coś poszło nie tak z tym podcastem albo z nagraniem, z edycją, bo większość z nas tak ma, to pamiętaj, że to co robisz jest niesamowite i ci czoła i brawo. Bo większość ludzi na świecie tego nie robi. To mówię o 99% na świecie, nie o 50%. Więc pamiętajmy, że done is better than perfect, uważność tak, ale nie idąca w perfekcjonizm. To zrobić mimo wszystko jest ważniejsze niż czekać w nieskończoność, aż będzie coś perfekcyjne. Tak, wiesz co, właśnie ja bardzo często, ja tak zauważyłam, jak oglądam jakieś stare filmiki. Ja w ogóle ostatnio zamknęłam mój stary Facebook i otworzyłam nowy, czyli te 10 lat prowadzenia Facebooka, wszystkie live'y, po prostu zamknęłam i pomyślałam, że zaczynam nowy etap w życiu i cieszyć się z tego, co jest. I tak jak mówisz, no, chyba wczoraj nawet o tym napisałam, że gdybym miała coś czekać, aż coś będzie perfekcyjne, to ja bym w życiu nic nie zrobiła, bo czasami jest rozmazany makijaż i wiesz, i to też jest taka presja, bo tyle osób dookoła, tyle kobiet wygląda, ma ten perfekcyjny makijaż, tyle osób robi rzeczy, zobacz, no mam, wyglądam tak jak wyglądam, nie wyglądam jak modelka, ale to nie ma znaczenia, bo chcę na przykład nauczyć moją córkę tego, że bycie sobą, że robienie, bo to też chyba dla nich robię, żeby moje dzieci widziały, że warto robić różne rzeczy. I tak jak mówisz, że właśnie ten perfekcjonizm, to jest ogromna presja. Zobacz, na Facebookach na przykład, albo innych platformach, tyle ludzi pokazuje to, co jest dobre, jako jak mamy piękny makijaż, jak dzieje nam się dobrze, ale przecież życie jest różne i warto zwrócić na to uwagę, że okej, na przykład wczoraj na siłowni zabrakło mi 50 metrów do 5 kilometrów, ale dałam radę, bo dalej wstałam, dalej poszłam na tą siłownię i dalej zrobiłam to, kiedyś się bardzo, bardzo bałam. I właśnie tak jak mówisz, ta uważność i bycie dla siebie dobrym, bo gdy słyszymy w głowie ten głos, bo co ty znowu robisz, bo co ty, no w ogóle po co ci to, ten nasz perfekcjonizm, to też jest chyba praca właśnie mentalna, bo bardzo często wystarczy sobie się czasami zapytać, a kto ci dogadywał, jak byłeś mały? Albo dla kogo chcieliśmy zasłużyć, żebyśmy byli widziani, bo bardzo często
jesteśmy niewidziani, dlatego tak krzyczymy. I też często stąd się bierze perfekcjonizm, ale to też jest temat bardzo złożony. Jak ktoś chciałby się popracować z tematem, to zapraszam na warsztat ustawień systemowych, bo będziemy robić we wrześniu, więc serdecznie zapraszam, jak ktoś by chciał z perfekcjonizmem popracować. Rafał, jak wygląda Twój dzień, a jak wyglądał Twój dzień, jak byłeś w trakcie przygotowań do triatlonu? Triathlonu. Już, tak, miałem, już zaraz to powiem oczywiście, ale też miałem mówić właśnie o tym, co robisz, co opowiedziłeś, bo to jest bardzo ciekawe i też bardzo polecam warsztat Rekwansi, który on organizuje i myślę, że jest to bardzo ciekawe wydarzenie, bo jeszcze sam nie miałem doświadczenia, byłem w takim momencie, mam nadzieję, że uda mi się tam pojawić, ale słyszałem o tym od bardzo i ostatnio oglądam film, który znajduje się na Netflixie właśnie w związku z tym sposobem ustawienia. Więc bardzo ciekawe, polecam i warto, bo praca ze sobą, z głową, z przeszłością, czy to swoją, czy innych ludzi, jak bardziej wpływa na nas, bo poza ciałem mamy te emocje, które w naszym ciele są, przechodzą, więc polecam. Co do dnia, Kasia, jak wyglądał? Trenowałem o wiele więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Czyli to też taka krótka historia tego, gdzie też się pojawia wolność. Temat jest taka, że jako dziecko, tak jak większość z nas, byłem aktywny. Wychowaliśmy się w Polsce w latach 80., 90., niektórzy 70., ale my chyba w 80. i ty i ja. Byliśmy aktywni, biegaliśmy na podwórku, czy to na wsi, czy gdzieś koło Trzepaka i tak dalej. Zawsze tam byłem aktywny, biegałem na piłkę, jeździłem rowerem. W momencie, kiedy mając 20 kilka lat, wyjechałem do Wielkiej Brytanii i jestem tu już prawie 20 lat, za chwilę. Znaczyłem do roweru, nie miałem bardzo, bardzo długo. Przy całym życiu nie miałem. I dlatego o tym mówię, bo stąd to się trochę wzięło. I wtedy to wzięło z takiej potrzeby zrobienia czegoś, co jest moją pasją, albo czegoś, co mi brakowało. I to ma taką uwagę, że słucham siebie. Bo my przez lata, przez wiele, wiele lat mieszkaliśmy w Londynie. Zarą później się przeprowadziliśmy do takiej wioski niedaleko Watford, do Londynu. I mieliśmy dzięki temu troszkę miejsca. Mieliśmy tam mały ogródek, jakiś tam szat, taki można by schować. I gdy życie się troszkę uspokoiło, w 2022 końcówką i trzecim, po słynnym evencie światowym, to myślałem sobie, bardzo lubiłem jeździć rowerem, więc może poszukam roweru i zacznę jeździć. Nie mieliśmy bloku, nie było miejsca, większe zabieganie było. Dzwoniłem do kolegi, swoją drogą pozdrawiam, Krzysiek Józefie. Wiem, że Krzysiek dużo jeździł na rowerze, gdy pokazał to w social media. Znamy się od chwili, rozumiem, radzić się o to, jaki rower mam kupić. A on mówi, co mam kupić? Nowy, używany, duży, mały, w sklepie, gdzie tam. On to podpowiedział, a później powiedział, że sprawdzę co on mówi, przygotuje się do telefonu. Słyszałem o tym, to jest, coś tam się pływa, a potem coś innego się robi. Nie do końca wiedziałem, co to jest w ogóle. Tak jak włączyłem ludzi na świecie. I w ogóle słowo triathlon się pojawiło z jakimiś super, z jakimś niesamowitych buchów. Który zrobił wszystko, jakby nie stało. I to nie do końca tak jest. Ja nie jestem bogiem fitnessu ani supermanem, a ukończyłem już sprinta. Ja nie kupiłem rower. Okazało się, że jak kupiłem rower jestem temat z tego triathlonu, z tym mi się w głowie pojawił, to mówię, no okej, triathlon to jest pływanie. To jest pierwsza sprinta, to jest pływanie, później jest rower, później jest bieganie. Są oczywiście różne dystanse tego. Ale ja nie umiem pływać, więc będzie problem. Ale to jest, przepraszam, wyjdzie ci w słowo, jeśli, a ja wiesz co, przypomniałem się, jak przed chwileczką powiedziałeś, jak chcesz przestać korzystać z telefonu, to zacznij pływać, więc dlaczego nauczyłeś się pływać? Może nie do końca, żeby przestać używać telefonu, ale po części może, nie do końca. Zawsze chciałem nauczyć się pływać, ale gdzieś to było w tle głowy i tak dalej. Pomyślałem sobie, że
znowu to pojawia się uważność, że żeby coś osiągnąć, wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby dać sobie jakiś deadline. Super, gdyby ten deadline był jakiś połączony z czymś publicznym, czy to ogłoszeniem tego światu, czy na przykład tak jak ty, robisz podcast, zrobisz się z ludźmi, jak ktoś powie tobie, że będzie tego i tego dnia, wiem, że to będą kilka miesięcy do przodu, to ty się pojawisz, będziesz tam, bo nie byłoby fair, nie byłoby ładnie powiedzieć, że nie będziesz. Są sytuacje typu choroby, ale ogólnie poza tym wiem, że szanujesz drugą osobę i się tam pojawisz i będziesz na tą osobę czekać. I tak samo jest z treningiem. Pomyślałem sobie, że no jeśli ja będę chciał Cię po prostu tak nauczyć, to się nauczę, może nie. Chciałbym, żebyś triatlon, to jest niesamowite. Mam też synka, któremu chcę pokazać, że bycie zdrowym, aktywnym fizycznie jest ważne. No to się zobowiążę do zrobienia triatlonu. I nie umiejąc pływać, zapisałem się na triatlon za 2,5-3 miesiące. Najkrótszy jaki jest, tak zwany super sprint. To jest tylko, albo dla mnie wtedy 200 metrów pływania w basenie, 10 na rowerze, 20, nie pamiętam, i 2,5 albo 3 km biegu. No i zrobiłem i z bieganiem nie byłoby jakiegoś większego problemu. Swoim tempem wiem, że dałbym radę, bo na rowerze jeździłem kiedyś tam, przebiegłem jakoś raz, nawet jakbym miał przejść, no i schowanie był problem, bo nie ważne, że to jest 200 metrów, nie zaznaczył, że przy 2 km, na przykład, dlatego nie tam mówię w Ironmanie, jeśli nie umiem pływać, no to nawet 3 metry są niemożliwe. To pojawił się problem. Ale pytanie, co mogę zrobić? Szczepianiem się na problemie to nie jest rozwiązanie. Więc to było przez wakacji w Polsce z polecenia trenera pływania. Widziałem 5 lekcji w ciągu 5 dni, czego nie polecam. Nie powinno, tutaj głowa i ciało jest przeciążone. Wiedziałem, że mam tylko tydzień. Tam jestem, chciałem to wykorzystać. Zrobiłem dużo, ale jeszcze nie umiałem pływać po tych 5 lekcjach, jeszcze brakowało czasu. Po powrocie do Anglii praktykowałem sam, później miałem jeszcze kilka lekcji i w końcu pamiętam, jak dzisiaj, jak się przekonałem pierwszą długość basenu. Basen, który ma 20 metrów, więc krótki. Przekonałem pierwszy raz tak zwany problem, czy po prostu mówi się freestyle. I dopłynąłem do końca, oddychając tak odpowiednio, wiesz, ładnie na boki. I się ucieszyłem, mówię, jest, przekonałem jedną długość. Powiedziałem, że jak przepłynę jedną długość od początku do końca, powiedziałem, że za chwilę przepłynę drugą, później trzecią i to będzie już kontynuacja. Mentalnie to był duży krok. Mimo że mały krok w scenie. No i później trochę się potoczyło. Zrobiłem ten super sprint triathlon. W czasie wolniutkim, jeśli chodzi o pływanie, bardzo, bo mimo to musiałem się zatrzymywać na końcu basenu, czekać 5, 10, 15 sekund, wziąć oddech i dopiero dalej płynąć. No i to było 2 lata temu. Później zrobiłem kolejny troszkę dłuższy, później jeszcze dłuższy, no i później zobowiązałem się do tak zwanej główki Ironmana. Jeśli kogokolwiek to ciekawi, to jest to 1,9 km pływania w jeziorze, na zewnątrz, później 90 km na rowerze i na koniec półmaraton, 1 km w biegu. Ja się zespalałem oczywiście jedno za drugim, czas się liczy łącznie, więc skończyłem, to było moim największym celem. Krzysiu, moja mama też przyleciała, więc super pięknie, super doświadczenie rodzinne i to było najważniejsze, bo się tego bardzo cieszę. Czas miałem 7 godzin, więc no, kogoś, kto czegoś takiego nie robił, to jest niesamowity wyczyn. Kogoś, kto robi triathlony dystansowe, to jest czas około średni dla porównania. Wiele osób tego nie potrafi zrobić, a z drugiej strony mistrzowie świata to 4 godziny, 4-15. No i to wiadomo, to zawsze będą inne pułapy. Więc mój dzień wyglądał, na pewno było o wiele bardziej uważny, właśnie kilka miesięcy przed triathlonem, kiedy te treningi były troszkę większe. Najpierw potrzebowałem włożyć sloty treningowe, czyli pływanie, rower, bieganie, troszkę siłowni, trochę ściągania. I podobnie pamiętam, że w dniu tego eventu też byłem mocno uważny. Ja jestem taką dyscypliną, która ma 3 sporty, ale poza tym jest tak zwana strefa zmian, tak zwany transition, ponieważ wyjdę z wody, trzeba wyjść z wody, iść przebrać się. Zazwyczaj się pływa w piance, jak to jest na zewnątrz, trzeba to wszystko ściągnąć, ubrać rzeczy do roweru. Ubrać kask, okulary, buty, koszulkę inną i wejść na rower. Jeśli skończy rower, trzeba to zdjąć i ubrać rzeczy do biegania. To się wszystko, tak jest ten czas, Kasia, dlaczego o tym mówię, że te T1 i te T1 i T2, tak zwane, te strefy zmian, te wymagają logistyki i uważności. To tak zaplanować, że w momencie wyjścia przyjść, myśleć, co trzeba zrobić, żeby szybko zdjąć jedno, inne coś ubrać i iść dalej.
To jest czwarta dyscyplina trwania, czyli trzech zmian, a jest też piąta. Jest też wpływ, jest też jedzenie, czyli nutrition. Podczas takiego drugiego wysiłku, sama wiesz, jak się chodzi na siłownię, to jest coś zjeść przed, ale też nie można za dużo, nie można za mało, nie można za dużo, to nie będzie ćwiczeń. Jak nic nie zjesz, to też nie jest dobrze, bo ciało nie do końca ma energię, żeby to robić. Tak samo na wysiłku 6-7-8 godzin trzeba jeść i pić odpowiednie rzeczy, więc uważać, więc polecam każdemu tratem, gdzie chcę wstać ćwiczyć uważnie. No i tyle, to w ogóle ten i przygoda sportowa, to jest osobny, długi podcast. Wiesz co, ale to jest ogromnie inspirujące, bo postanowiłeś zrobić triatlon, wziąć udział, nie umiejąc pływać. I od 20 metrów do 2 kilometrów, to jest no szacun. Po prostu to jest tak inspirujące. To wiesz co, to będzie historia, którą twój syn będzie opowiadał swoim dzieciom, wiesz? Dziękuję bardzo, dziękuję. I tak bardzo miło. No. I też to robię dlatego, mając dzieci, tak jak mówiłem, wiem, że ty masz, wiesz, my też mamy uważność, zwłaszcza w tym, wracając do początku naszej rozmowy, gdzie potencjalnie już zbliżamy się do końca być może, to jest tak, że dlatego tych telefonów i dlaczego ja tego, nie ma tej uważności. Wydaje mi się, że pokazywanie swoim dzieciom, czy znajomym, jeśli ktoś nie ma dzieci, swojej rodzinie, może nawet rodzicom, bo dzisiaj też rodzice mają telefony i spędzają w nich dużo czasu. I pokazywanie przykładem, jak to robić, żeby być uważnym, działa najlepiej, bo mówienie jest mówieniem. Mówienie i pokazanie tego jest inaczej. Takie pisowie, jak tam, no listen to me, just do what I do. To czasami to jest ważniejsze. I pan mój Krzysiu wie, co to są te dyscypliny treningu, wie, co jest pływanie, chodzi na lekcje pływania, jedzie do ranem, biega ze mną. I pokazanie mu tego, jak bycie uważnym, zorganizowanym jest ważne. Wydaje mi się, że jest niesamowitym prezentem dla niego, bo wiem, że wykorzysta to odpowiednio w przyszłości i też, robiąc to też sprawiamy, że świat, miejmy nadzieję, stanie się lepszy. To jest w ogóle niesamowite, bo tak jak mówisz na przykład na social media, widać na przykład twój tekst o tym, że ukończyłeś taką dyscyplinę, taki konkurs, że wziąłeś udział, widać parę zdjęć, ale my nie wiemy, jakie kroki były wymagane, jakie przygotowanie mentalne, ile wyrzeczeń tak naprawdę, albo ile może zamiast wyrzeczeń, ile musiałeś zainwestować świadomie swojego czasu, swojej energii, logistycznie i też finansowo, bo każdy element wymagał i odpowiedniego wyżywienia i wszystkiego, więc no to chyba to jest właśnie ta uważność. Zobacz, jak mamy kawał salami. Nie zjemy go naraz. Musimy sobie go pokroić na plastrę. I tak samo właśnie chyba jest z uważnością. Jeszcze jedna taka rzecz, bo mówiłeś o telefonach i może na tych telefonach skończmy, bo na BBC One, właśnie Michał mi ostatnio powiedział, był taki program, gdzie nastolatkom, chyba było ich kilkunastu, zabrano telefony na 2 tygodnie. Jedni nie mogli na początku spać, niektórzy mieli takie ataki paniki, anxiety, ale to był pierwszy moment, pierwszy raz w życiu dla niektórych z nich, kiedy zaczęli słyszeć ten głos w środku, kiedy zaczęli spać, kiedy wychodzili ze szkoły i ta szkoła zostawała, bo nie wiem, pamiętasz, Rafał, jak my byliśmy dzieciakami w szkole, jak coś się głupiego zrobiliśmy, no to nam się trochę pośmiali i sprawa była zapomniana. Teraz mamy Facebook, Snapa, wszystko, po prostu cokolwiek zrobisz, jest nagrywane, udostępniane i ta presja, że zrobiliśmy coś głupiego, zostaje. I to jest naprawdę... To jest naprawdę coś trudnego i wydaje mi się, no nie wiem, ja teraz ci pokażę. Ja tutaj mam takie pudełko. Jak wchodzimy do domu, to telefony wkładam do pudełka, żeby zacząć mieć nawyk, bo ja tak założyłam, że automatycznie sięgam po ten telefon, szczególnie jeśli gdzieś jestem przebodźcowana.
dlaczego według Ciebie, bo tak jak powiedziałeś, jako content creator, z jednej strony tworzysz angażujące treści, a z drugiej strony jesteś użytkownikiem. Jak zachować balans według Ciebie i co się dzieje, jeśli jesteśmy wrośnięci w te nasze telefony kochane? Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się niesamowite takie ciekawe podsumowanie tego. Znowu dwie sprawy. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe są tak zwane taktyki, czyli to, co robisz w domu, to jest taktyka, to jest coś, co fizycznie jesteśmy w stanie zrobić. Czyli wkładamy telefon do pudełka i on tam sobie jest. Inną taktyką jest to, co sam bardzo rzadko robię, to kilka razy, nie ukrywam, że to codziennie, jest odchodzenie stać z telefonem w pokoju obok, a jeśli w drugim końcu tego pokoju, w którym się śpi, żeby po obudzeniu nie mieć was przy głowie, to też pomaga sobie z budzikami, bo trzeba wstać i wyłączyć, a nie robić nic za chwilę, co wszyscy będą robiliśmy raz. I to jedna rzecz. Druga rzecz, to wydaje mi się, jak to zrobić. To jest tak jak z nożem, który mam w słynnym domu, to bardzo dobry. To jak wiecie, jeśli jest się w sytuacji nagrania, poprzez cięcie liny i zbudowanie czegoś, lub po prostu zrobić kanapkę, bo to też jak dzięki temu przeżyjemy. Albo oczywiście może służyć do złych rzeczy. To samo jest dzisiaj, że mi social media. To nie masz w szkole, coś się głupiego zrobi, to coś nagrać, gdzie w tym momencie wiesz, bo to widziały później i będzie śmiechu z tego dużo i to mocno wpływa na psychikę. Albo może tak jak my teraz i ty, Kasia Krawiecka, tworzysz genialny content, który pomaga innym. Więc nagrywanie i wrzucanie rzeczy online, tak jak mówisz, użyjmy tego do czegoś dobrego i staramy się więcej dobrych treści robić, a mniej złych, a zarazem bardzo ważna jest dla samoocena. Nie jest to bardzo łatwe z dziećmi, nawet mając z tym, który ma 5 lat. Już teraz czasami zadaję pytania o to, że o, ktoś się z nim pobawił, albo nie pobawił, ktoś coś takiego powiedział, albo nie. I niełatwo jest takie sobie wyjaśnić, że nie cenuj się tym, daj spokój, nie w ogóle mówisz. Wiesz, skup się na sobie. To nie do końca działa. Z samą wiedzą masz dzieci. I tu znowu pojawia się to, wydaje mi się, przykład tego, żeby pierwsze pracować nad sobą, czyli nie myślmy, co inni sobie o nas myślą, skupmy się na sobie i tyle, bo to my żyjemy dla siebie, nie dla kogoś innego. A później pokazanie to innym, swoim znajomym, przyjaciołom, małżonkom, partnerom i dzieciom. Wydaje mi się, przykład życia dobrze, z uważnością, czy to poprzez bycie z tą osobą długą, z synem bez telefonu, i pokazywanie w praktyce, jak to robić, pokazywanie też takiej uważności poprzez treningi regularne. Sport jest niesamowitym przykładem, wiem, jak mocno pomaga w wielu aspektach życia fizycznego i mentalnego. Wydaje mi się pokazywanie tego. Czyli reasumując, ja bym patrzył na dwie rzeczy. Po pierwsze, social media, telefon, zabieranie uważności jest okej, okay, bo ty też chcesz, bo my chcemy, żeby to wideo zabrało komuś uważność, w pewnym sensie, ponieważ wiemy, że staramy się, żeby to były bardzo wartościowe treści, że ktokolwiek, kto to odsłucha i zobaczy, żeby coś dla siebie wyciągnął, czy to taktycznego pod względem, o, może telefon słowem, albo może gdzieś na półkę, tak jak Kasia pokazała, to może nauczyć się pływać i dzięki temu będę miał lepszą psychikę i być może zwrócę wagę, może pokażę. Więc chcemy tą uważność zabierać. Ale z drugiej strony zawsze będzie ta druga strona tego wszystkiego, tak jak zawsze jest, wiecie. Mała lampka wina jest okej, okay. Dwie butelki wina nie są okej, okay. To tak wszystkim jest i będzie, więc balans, brak perfekcjonizmu, jak najbardziej uważność ze skupieniem na sobie. To nie jest to brzmiało egoistycznie, ale jeśli my nie skupimy się na sobie i nie zrobimy swojego życia, ale przy lepszym nie zrobimy, nie będziemy w stanie zrobić tego dla drugiej osoby. Najpierw musimy pomóc sobie, dobrze móc pomóc komuś innemu. Dziękuję Ci za to. Chciałabym jeszcze jedną rzecz dodać, Rafał, bo oglądałam ostatnio taki podcast i właśnie neurolog wypowiadał się, jaka jest różnica, gdy dorosłe osoby siedzą, spędzają czas z telefonami, z electronic devices, a dzieci. I u dzieci między 5 a 18 rokiem życia
neurony są bardzo plastyczne i kiedy dzieci i nastolatkowie spędzają czas na zbieraniu lajków, to później są bardzo reaktywne i tylko zaczynają działać, jeśli są w jakiś sposób wynagradzane lajkami w dorosłym życiu, więc też jest warto na to zwrócić uwagę, bo jeśli my dorośli siedzimy i nam to sprawia przyjemność i czasami siedzimy, na przykład mówię o swoim doświadczeniu, czasami sięgam po ten telefon za często, wiem, że dzieci będą robiły to z automatu, bo z tego będzie się brało ich poczucie własnej wartości i też jest warto na to zwrócić uwagę, bo każdy z nas chce być kochany, każdy z nas chce być widziany, każdy z nas chce, żeby nas lubili, żeby mówiono o nas fajne rzeczy i każdy z nas ma gorsze dni, każdy z nas, różne rzeczy się dzieją w naszych życiach i tak jak mówisz, Rafał, balans we wszystkim, w pokazywaniu siebie, w pokazywaniu dzieci, w pokazywaniu też naszego życia, bo chyba najważniejsze rzeczy mamy dla siebie, prawda? Tak, czy dla siebie, czy może też dodając troszkę w sobie, prawda? Bo z jednej strony dla siebie, ale też w sobie i tu ten czas właśnie ze swoją głową, ze swoimi uczuciami, ze swoim sercem, a dlatego też mówiłem wcześniej, że jesteś ekspertką, mimo to, że trochę mnie poprawiłaś w sercu, ponieważ napisałaś przepiękną książkę, prawda? Tu mieszka dobro, jeśli dobrze kojarzę tytuł. Dobrze, super. I wiem, że wiele tam jest na temat miłości i dobroci i serca, więc to wszędzie wam polecam. To się ma niesamowite pióro i ta książka poprzednia, jeśli chodzi o jej bracie, jest niesamowita, więc bardzo polecam. Janka, ja wejdę się teraz w słowo. Jankę właśnie, mamy ostatnie 20 stron proofreadingu i będzie po angielsku Janka, więc cieszę się bardzo. Tym bardziej. Więc, I want to recommend Kasia's book, Janka, will be coming in English very soon. Don't miss it. Miss it? Możesz to użyć jako reklamę wideo. Dobra, to się wytnie, to się zedytuje i to będzie. Super, Rafał, pięknie. Czy jest coś, co chciałbyś dodać z naszej rozmowy? Może jedyną rzeczą, która przychodzi mi teraz do głowy i na język jest to, że róbmy rzeczy w miarę możliwości, starajmy się zrobić, albo jeszcze inaczej, rób ile się da, żeby robić to, co uwielbiasz robić, ponieważ każdy może powiedzieć, że lubi to albo tamto, ale robienie czegoś raz na rok, jeśli chodzi o kąt na góry i wyjazd raz na rok w góry, no to nie jest zbyt ciekawe, jeśli się wymyśl sposób, jak to zrobić, przeprowadzić, albo być tam przejście, tak więc zróbmy to, co uwielbiamy jak najczęściej, ponieważ życie jest po to, żeby się nim cieszyć. Nie wiemy, jak długo mamy na tym świecie. Myślę, że są kolejne. Może mamy parę godzin, może mamy jeszcze 50 lub 100 lat. Więc róbmy to, co nas cieszy, uważnością, bo dzięki temu będziemy tu i tam, będziemy doceniać to, co jest teraz. A nie tym z nieuważnym, możemy często być w przyszłości, myśleć o tym, co będzie, albo będąc w przeszłości, przeżywając to, co było. Więc życzę Tobie i nam, wszystkim i sobie, żebyśmy byli tu i teraz i cieszyli się życiem i robili to, co kochamy. I tyle. Super. Ale mi się japa cieszę. Jejku. Rafał, dziękuję Ci ogromnie za to, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać. I kochani, jeśli chcecie znaleźć Rafała, to Rafa, jaką ty masz stronę internetową? Bo ty masz taką nietypową tą stronę. Właśnie, wiesz co, jeśli ktokolwiek, gdziekolwiek pisze Rafał Pikul przez L lub przez L, to wszędzie mnie znajdzie, bo na szczęście jestem dosyć wyjątkowy, jeśli chodzi o imię i nazwisko. Więc Rafał Pikul gdziekolwiek. Strona też rafałpikul.com, ale strona agencyjna to jest pikul.agency, czyli pikul.agency po angielsku. Pikulagency.com też podziała, to jest ciekawe, to jest z samego powodu. Wszelkie social media to Pikul, zapraszam do rozmowy o sporcie, uważności, marketingu, albo czymkolwiek innym. A powiedz mi jeszcze, komu pomagasz i w czym pomagasz?
Jeśli chodzi o biznes, bo być może o to pytasz, bo przyjaciołom i znajomym pomagam w różnych rzeczach, jak każdy z nas. Jeśli chodzi o biznes, zajmuję się marketingiem, strategią marketingową, tworzeniem marketingu dla projektów i klientów, tworzeniem kontentu. Jestem w większości, nagrywamy kontent i tworzymy, więc organizacja fizyczna jest ważna. Mieszkam w okolicach Londynu, aczkolwiek zdarzałem się po całym Anglii, jak i po całym świecie dosłownie latać z kamerą. Więc tworzymy kontent dla ludzi, którzy chcą coś przekazać dalej, czy to poprzez podcastów na przykład, czy to poprzez reklamy, czy też stron internetowych, bo ta działalność, moja działalność rozszerzyła z takiej freelancerskiej działalność publicyjną, działalność kilku ludzi, z którymi pracujemy, aby tworzyć marketing dla ciekawych projektów. Tak się zajmuję. Dziękuję za pytanie. Super. Dobrze. Rafał, dziękuję Ci bardzo, bardzo za Twój czas i życzę Ci dobrego weekendu, bo pogoda będzie idealna na pływanie. Idealna. I będę dzisiaj pływał wieczorem, tak. Już zbieram się później. Dziękuję bardzo, Kasiu. Robisz niesamowite rzeczy. Keep going. Don't give up. Jesteś niesamowita. Dziękuję słuchaczom. Widzę. Cześć.